Pa, dziewczynki, życzę wam miłego dnia w szkole, do później. Uczcie się pilnie, zobaczcie, to są pięcioraczki, jest Krysia i ich koleżanka. Ja wracam, słuchajcie, do domu, wreszcie sobie odpocznę, a wy idźcie do szkoły, pięcioraczki i koleżanka. Uczcie się pilnie. Ja wreszcie mogę odjechać, zobaczcie, jak ja sobie elegancko zaparkowałam na wszystkich miejscach parkingowych, ale na szczęście było wolne. Wsiadam sobie, odjeżdżam, a wy uczcie się pilnie, ja sobie w końcu odpocznę. Pa, pa, wszystkiego dobrego życzę. Uczcie się, ale to jest mega dziwne, dlatego że pięcioraczki zawsze, ale to zawsze idą do szkoły, kiedy ja odwiozę, a nagle teraz stoją przed szkołą. Dziwne to jest, jakby coś kombinowały, no nie wiem, dobra, odjadę i sobie zobaczę, co one kombinują, bo ja już je znam. Słuchajcie, odjeżdżam sobie, patrzę, odjeżdżam. One nie wchodzą do szkoły. Widzę to, czekajcie. Ja sobie stanę tutaj, czekajcie, na stacji paliw. Zostawię tu auto i będę je podglądać, bo to jest coś dziwne. Co one tam knują? Czekajcie, muszę podejść bliżej. Muszę podlecieć kamerą, bo to jest coś dziwne. A wy widzowie, klikajcie łapeczkę do góry. Ej, gdzie one wychodzą? Zobaczcie, obserwuję teraz z innej kamery, coś do siebie piszą i nie wiem, gdzie one raczą się wybierać w momencie, kiedy trzeba iść do szkoły. To jest grane. Dokąd one chcą iść? Nie podoba mi się to. Czy pięcioraczki chcą iść na ich pierwsze w życiu wagary? No nie, nie mogę na to pozwolić. Słuchajcie, idę za nimi i będę je podglądać. Co one tam piszą? Nie mam zielonego pojęcia, ale cały czas stoją przed szkołą i nie chcą do niej wejść. Ej, zobaczcie, zobaczcie, obserwuję je i teraz one nie wiedzą, co zrobić. Zobaczcie, na hulajnodze pojedziemy, ale dokąd? Co? Ale że one są na tyle odważne, żeby nie iść na lekcje? Co jest grane? Ale to są małe małpiszonki moje. Ja je zaraz tutaj będę podglądać i się dowiem, dokąd one idą. Zobaczcie, wszystko widzę. Będę podglądać je z kolejnej kamery. O nie, jakaś koleżanka tutaj przyszła. Koleżanko, wiesz co, bo ja wcale nie podglądam je. Idź do szkoły sobie, idź do szkoły, okej? Okay? Dobra, widzę, pięcioraczki tam biegną, biegną, biegną. Kotek, chodź na lody. Co? One chcą iść na wagary, na lody. No nie wierzę w to. Co jest grane? Kotek, wstawaj. Ja cię nie mogę. One zmuszają innych, żeby szli z nimi na wagary. Co tu się w ogóle dzieje? Nie spodziewałam się tego, że pięcioraczki są zdolne do tego, żeby nie iść do szkoły, iść na wagary. Co jest grane? Ej, patrzcie, ona tam cały czas... A ona... Jedna chyba się zgubiła. Jedna gdzieś pojechała. Okej, dobra, czekajcie, żeby mnie nie zauważyły. Dobra, jadą gdzieś, jadą. Jadą, jadą. Dobra, czekaj, żeby mnie nie zauważyły. Tylko nie to, ja tutaj stoję, jestem schowana. Jadą na jakieś wagary z koleżankami, pięcioraczki z koleżankami. Dobra, widzę je, jadą, jadą, jaka ekipa tutaj jedzie. Co jest grane? Zobaczcie, one zostawiły szkołę i poszły sobie na wagary. Słuchajcie, ja muszę za nimi biec, szybko, szybko. Podglądam je, dobra, chowam się. Gdzie one tam biegną? Jeszcze po ulicy na czerwonym świetle, no to jest jakiś nie do pomyślenia. Szybko, muszę za nimi biec. Biegnę za nimi. One biegną po ulicy na czerwonym świetle. Co jest grane? Nie no, po prostu w to nie wierzę. Słuchajcie, ja teraz tutaj zostanę. Albo dobra, biegnę za nimi. No nie, tylko żeby mnie zobaczyły, Biegnę teraz parkiem, biegnę parkiem. I słuchajcie, teraz zmieniam sobie szybko kamerę, bo tak będzie łatwiej. Będę ją obserwować z innej kamery, bo ja się tam schowałam i przynajmniej nie zauważą. Ale super dzień. No na pewno, pięcioraczka sobie pisze, że jest super dzień w momencie, kiedy powinna być w szkole. Ale mnie teraz wkurzyły, zobaczcie, przyszły sobie do piekarni i kupują sobie jakieś rzeczy. A skąd one mają na to wszystko pieniądze? Jakieś szejki, babeczki, makaroniki? O, jest grane, no normalnie sobie przyszły do piekarni, gdyby nigdy nic. Patrzcie na to. No one tutaj piszą. Chyba im się to podoba. Podbiegnę teraz bliżej, żeby lepiej je widzieć, bo słuchajcie, jak ja je podglądam z innej kamery, no to one mogą mi uciec, także czekajcie, teraz będę je podglądać. Czekajcie, one są tutaj. Tu nie ma lodów. Nie ma lodów? Okej, dobra, idą tam dalej. Nie zauważył. Tylko nie to. Dobra, słuchajcie, podbiegnę z tamtej strony. Ale emocje, ale emocje. Może bym wskoczyła jakoś do góry. Tylko jak wskoczyć na ten dach? Chyba się tak nie da. Dobra, czekajcie, biegnę z tej strony. Może mi się uda. I gdzieś zobaczę, gdzie one są. Aaaa, szybko, bo je zgubię. Dobra, czekajcie, gdzie one są. Widzę, są tutaj. Okej, dobra, czekajcie. Widzę, szybko. Chowam się za drzewem, nie ma mnie tu. Wcale mnie tu nie ma. Idą teraz sobie na soczek, bo tutaj jest restauracja, gdzie można sobie kupić świeży soczek i świeże smoothie. O nie, mama,
Chyba mnie zauważyły. Ale dobra, niby gdzie? Nie ma jej tu. Jest, mówiłam, nie widzą mnie, Dobra, gdzie one teraz pojadą? Jestem ciekawa. Sobie jeżdżą na hulajnodze i tak sobie błądzą po mieście. Słuchajcie, chodzą sobie po ulicy, jak gdyby nigdy nic. Przed chwilą tutaj przeszła. Nie, wcale mnie tutaj nie ma. Nie ma mnie tutaj, nie widzicie mnie. Przed chwilą tutaj przeszła, hech. Wydawało mi się. Mama się nie dowie. Ja to wszystko widzę, co one piszą. Zdawało ci się. No. To dobrze. Nie widziały mnie, ale wydaje mi się, że ktoś mógł mnie zauważyć, ale pomylił mnie z inną osobą, także nieważne. Dobra, najważniejsze, że mnie nie podejrzewają. Okej. Mamy tu nie ma. No i świetnie, dobra, czekajcie, ja teraz stanę z tej strony, że mnie naprawdę nie ma. Zobaczcie, jak jestem ich blisko. Jak one by wiedziały, że ja to wszystko widzę, co one piszą, no to naprawdę będzie mega szlaba. Widzowie, napiszcie w komentarzu, jaką karę dać pięcioraczkom za to, co one tu zrobiły. Mama jest przecież w domu. A ja ich tutaj śledzę. Co za małe brzdące, mi na wagary uciekają. Muszę się tutaj schować, wcale mnie tutaj nie ma. Jestem w drzewie, słuchajcie. One teraz wpadły na pomysł, że idziemy gdzieś indziej. Ale gdzie? Na imprezę? Przecież ja nigdy nie pozwalam im jeździć na imprezę. Tutaj jest jakiś klub. Ale fajnie się jeździ na hulajnodze. No naprawdę, super się świetnie jeździ na hulajnodze w czasie, kiedy powinno się być na lekcjach, na zajęciach i słuchać pani uważnie. Co? One przyszły do klubu, przecież ten klub jest dla starszych osób. Patrzcie, przyszły sobie do klubu. No nie wierzę w to, poszły sobie po prostu do klubu. Ja nie mogę, przecież ten klub jest dla starszych osób. Przecież one są jeszcze malutkie, mają mało lat. One sobie idą do klubu, na dyskotekę, na imprezę potańczyć. O nie, dobra, wychodzą. Chyba się zorientowały, że to nie jest dla nich miejsce. Może pójdą gdzieś indziej, ale sobie je obczają. I tak będę robiła przez cały dzień. Dobrze, że chociaż można się schować w tym drzewie. I mnie naprawdę chyba nie widać. Patrzcie, jak on sobie robi triki. Ja jej ostatnio zakazywałam robić takich trików na hulajnodze, bo nie ma kasku i nie ma ochroniaczy, a ona sobie tak jeździ w ta i we w ta i w ogóle robi sobie jakieś fikołki. No przecież to jest jakieś nie do pomyślenia, widzowie. Zakazywałam im tego robić. Naprawdę. Patrzcie, to gdzie teraz? One jadą teraz sobie tutaj w kierunku Coffee House. Normalnie sobie całe Berry Avenue zwiedzają. One wiedzą lepiej, gdzie co jest i co można robić niż ja. Zobaczcie, ta sobie tańczy na hulajnodze. Ta sobie tutaj jeździ. No świetnie po prostu. Wow! Ale ekstra, poszły sobie teraz tutaj do Coffee House i normalnie, ale dobrym... jedzą sobie pyszne donuty. I kto wie, widzowie, czy tak nie jest częściej. Słuchajcie, kiedy ja wracam do domu, to ja jestem pewna, że one są w szkole i się uczą. A to się okazuje, że one na wagary. Kto wie, czy to nie był pierwszy, albo może drugi, a może nawet trzeci raz. Nie mam zielonego pojęcia, czy one tak częściej nie robiły i się raczej nie dowiem, chyba że będę je codziennie śledzić. Ale co ja mam je codziennie śledzić? Przecież to jest jakieś nie do pomyślenia. Każdy powinien chodzić do szkoły. Wy, widzowie, też chodzicie do szkoły. W ogóle powoli zbliża się godzina 16, czyli to jest bardzo późno. One są już tyle godzin na wagarach i zobaczcie, nie potrzebują mnie, bo mają pieniądze, ale skąd mają pieniądze? Przecież mogą być głodne i tak dalej, a one sobie po prostu siedzą w kawiarni, mają tam internet, korzystają sobie z telefonów, kupują sobie jakieś donuty, dobre słodkości. To ja już wiem! Wiem, skąd to wszystko! One po prostu jedzą sobie tutaj często, bo widzowie, ostatnio widziałam na wadze, że przytyły pięcioraczki. Mam nadzieję, że mama nie będzie zła za to, że poszłyśmy na wagary. Nie dowie się. Ja nie mogę tak sama chodzić po mieście. Na koniec pójdziemy do szkoły i mama się nie dowie. Ale one mają plan. Zobaczcie, przyszły sobie na pączka i normalnie wcinają. No po prostu w to nie wierzę. Nie wierzę w to. Moje dziewczynki mnie okłamały. Smutno mi. Poszły na wagary. No przecież jak to tak? Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy kiedykolwiek wy byliście na wagarach. Jestem mega ciekawa. A ja sobie teraz szybko podbiegnę tutaj, żeby ich czasem nie zgubić. Będę patrzała z boku szybko. Chyba mnie nie widziały, dobra. Okej, jadą gdzieś. Muszę je obserwować, muszę jakoś kucnąć, ale teraz one jadą sobie w kierunku morza. Okej, dobrze. Tutaj w ogóle o 19 kończymy lekcję, czyli już będą musiały wracać do szkoły. No właśnie, ale spryciuli, zobaczcie, teraz się zbliża koniec lekcji i one wracają do szkoły, serio, patrzcie, podglądam je, jadą sobie oczywiście na hulajnodze, ja mam wszystko nagrane, słuchajcie, przejeżdżają na czerwonym świetle, na środku ulicy, pięcioraczki z koleżankami sobie dominują i tak, o nie, tutaj widać mój autobus, mam nadzieję, że go nie zauważą, patrzcie, chyba jadą do szkoły, mam nadzieję, że go nie widziały, bo słuchajcie... Będzie problem. Tutaj jest mój autobus, który odstawiłam, żeby je śledzić z innej kamery. Chyba nie zauważyły. Patrzcie, trochę się zawahały. Auto mamy! O nie! Nie miały tego zauważyć. Tylko nie to. Czyli wiedzą, że...
Jestem nie w domu. O, nie mam mnie w domu. Szybko, szybko wracają do szkoły, ale się przestraszyły. Szybko wracają do szkoły, zobaczcie. Dobra. Ja teraz szybko wracam, widzowie, po moje auto, że niby wiecie, wracam po auto i niby wracam z zakupów czy coś, z myślę, że byłam na stacji paliw, a tak naprawdę wszystko wiem, że one były na wagarach i ja już się z nimi policzę. Słuchajcie, nie wiem, czy od razu mam to zrobić, czy dać im szlaban w domu, a może zrobić wstyd przy koleżankach, bo też muszę zadzwonić do mam tych koleżanek i je poinformować. Normalnie nakabluję za to. Idę szybko po auto i zaraz odbiorę właśnie... O-o... nie widzi mnie, nie widzi mnie, nie widzi mnie. Chyba mnie nie widziała. Okej. Okay. A bo dobra, wiecie co? Już się nie przejmuję. Co ty tutaj robisz, koleżanko? Gdzie ona odjechała? Ja cię nie mogę, ja już wszystko wiem. Wszystko wiem. I teraz już nie da ci, że ty uciekasz przede mną. Ja już do ciebie biegnę. Ja już wszystko wiem, dziewczyny. Wszystko wiem, wszystko widziałam. Byłyście na wagarach, będziesz szlaban. Wszystko wiem. A? I teraz co udajecie? No tak, mamusia już wróciła, witajcie! No witajcie, witajcie! I co, już po szkole? Okej, okay, no to fajnie, fajnie! Jak było? No, opowiadajcie, było fajnie, czy też nie? Co mieliście dzisiaj za lekcję? Właśnie, to będzie sprytne. Ja się zapytam, dzisiaj mieliśmy biologię, o, a jakieś oceny dzisiaj wpadły może? Aha, 1 i 5+! Z matematyki miałyście biologię? Bardzo ciekawy dzień, pani od matmy dała nam A+. Nie dość, że kłamią, że były w szkole, to jeszcze kłamią, że dostały dobre i złe oceny. No przecież kłamstwo aż im się wylewa z uszu. Jak wy możecie tak kłamać? Pięcioraczki i koleżanka, jestem wściekła na was, że po prostu tak mnie okłamujecie. Wszystko wiem, kłamiecie i... Jestem na was zła. Wracamy do domu, oczywiście, tak, tak. Jak wy możecie tak kłamać? Wy wstrętne dziewuchy jedne. Ale dostaniecie karę. Ale się wkurzę, dobra, ale to zrobię już w domu. Widzowie, pomóżcie mi. Jaką karę mam dać pięcioraczkom? Jeszcze im nie zdradzam, że wszystko wiem. One myślą, że wszystko jest dobrze. Że oczywiście ja nic nie wiem, ale ja wiem wszystko. I teraz dopiero dam im karę. Jak wy mi pomożecie wybrać tą karę. Dawajcie, widzowie. Napiszcie mi w komentarzu, jak ukarać pięcioraczki za to, że mnie tak okłamały. Nie wolno kłamać, widzowie, nie wolno. Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Naprawdę, nie kłamcie nigdy, mówcie prawdę. Jeśli nie chcecie iść do szkoły, to też powiedzcie dlaczego. Zawsze, byliśmy na wagarach. Żartowałam, mama, nie byliśmy. No, ja i tak wszystko wiem. Wszystko wiem! Wszystko! I będzie wielka kara! Będzie szlaban!